Witajcie, tutaj będziemy się uczyć geometrii na szybko przed sprawdzianem. Tutaj mamy kwadrat. Kwadrat, jak wiadomo, to jest kwadrat przykładowy. Tu mamy kwadrat. Kwadrat to jest taki, wszystkie boki równe, czyli shiftem rysujemy. I tak. I kwadrat, obwód, kwadrat mamy, musimy znać tutaj, o, tego ziomka musimy znać, to jest apes. To jest bok kwadratu. Jest jeszcze drugie coś takiego, co jest przekątna kwadratu. No i tak. Przekątną oznaczamy literą D od angielskiego słowa diameter, no bo tak sama wymyśliło, albo coś pewnie z łaciny, nie wiem. No i pole kwadratu to jest, obliczamy wzoru P równa się A kwadrat. To kwadrat musimy zrobić tak i mały, no wiecie, że to jest kwadrat. Albo możemy taką też zrobić, co taki triko, że takie o, no i wiecie, że kwadrat. Albo możemy zrobić też jak na komputerze, że możemy zrobić P równa się A kwadrat. Kwadrat się oznacza na komputerze tym sposobem, że daje taki się znak i do potęgi drugiej. Można też druga rzecz obliczyć, to jest obwód. Obwód to obliczamy wzoru 4 razy A. To jest obwód równa się 4A. Możemy też obliczyć sobie następną rzecz, mianowicie możemy obliczyć właśnie te D, bo my teraz chcemy obliczyć D, czyli średnicę. Może być takie zadanie, że jak ma się średnicę przekątną kwadratu, to trzeba obliczyć bok kwadratu. No to jest D równa się pierwiastek. Pierwiastka sobie zaraz narysujemy. Ewentualnie można napisać SQRT, ale my nie chcemy pierwiastka, my chcemy pierwiastek SQRT razy, i tu trzeba będzie właśnie znaleźć z dwóch razy bok, czyli A. I tak można to zapisać, tak się komputerowo pisze na komputerach, po amerykańsku, jak to można powiedzieć. Albo można zrobić też tak, A po polsku, i można zrobić tak, siup. Czyli pierwiastek z dwóch razy A. No i to jest też tak. Druga rzecz. Teraz już mamy, co mamy, możemy jeszcze powiedzieć, no, P. Czyli pole, jak znamy średnicę, to pole można też obliczyć równa się D kwadrat. D kwadrat, jak wam mówiłem wcześniej, jak to się robi. D kwadrat przez pierwiastek z... Przez co? Przez pierwiastek z dwóch? Dwa. Nie, przez dwa. No, czyli wiecie już mniej więcej, czyli... Czyli dobra, to już mamy kwadrat zrobiony. Teraz prostokąt. Prostokąt to jest taki kwadrat i no taki z innym bokiem. Pole to jest... Pole równa się A razy 2. A razy... Nie, co A razy B. Tu mamy A, mamy B, a tu mamy A, a tu mamy B, i tu mamy B. I teraz obwód OBW równa się 2A razy 2B. I druga rzecz. To też mamy przekątną, ale przekątna się oblicza, i przy okazji powinien to nazwać geometria, i tu mamy prostokąt i jeszcze twierdzenie Pitagorasa. Przy okazji nazwiemy sobie ją C albo 3D, bo D, bo średnicy, ale obliczymy twierdzenie Pitagorasa, wygląda mniej więcej tak. A kwadrat dodać B kwadrat równa się C kwadrat. No i tak, jak na przykład, jak chcemy sobie obliczyć średnicę, czy te coś jak tu, to musimy zrobić taki patent, taki trik musimy zrobić, że i to też przy kątach, jak macie twierdzenie, macie obliczyć przekąt, naprzeciw prostokątną, czyli ten bok C w trójkątach prostokątnych, to właśnie musicie z tego wzoru Pitagorasa, to jest twierdzenie Pitagorasa. No i tu mamy na przykład, że A równa się, nie wiem, załóżmy, co by tutaj dać, żeby był fajny, tutaj łatwo się dało obliczyć, No czekaj, no tu, co by tutaj sobie dać?
Kurde. Dobra, załóżmy, że mamy 2, a równa się 2, a b równa się 1. No to a razy 2, czyli 2 razy 2 to jest 4, dodać 1, to mamy pierwiastek z 5. Pierwiastek z 5, bo właśnie to trzeba jeszcze spierwiastkować. Nie zapomnijcie właśnie spierwiastkować po dodaniu tych liczb. No, tu mamy pierwiastek. Pierwiastek z 5 jest nieobliczalny, to no. Tak samo jak paru ziomków z mojej klasy. Dobra, mamy prostokąt. Do zobaczenia w następnym odcinku. Będziemy tam gadać o trunkojtach.